gry mają swoje reguły. Mamy to szczęście i ten przywilej, że mamy przed sobą szachownicę, na której można rozgrywać wiele różnych gier. Każda z tych gier ma swoje zasady. Szachy, strykańce, tak to nazywamy, warcaby, skoczki, ale dzisiaj gramy w bardzo taką nietypową grę, bo wilka i owce. Owce, czyli pionki, mają za zadanie co zrobić, Noemi? Nie, owce mają zablokować wilka, a wilk musi przejść za nimi. Tak. Wilk musi przejść linię obrony owiec. Jeżeli przechodzi tę linię, no to wygrywa. Jeżeli owce blokują wilka, to wilk przegrywa. Można powiedzieć, że w tej grze nie ma żadnego remisu, a więc albo wilk zjada owce, albo owce wygrywają z wilkiem. Każda gra ma to do siebie, że ma swoje właśnie reguły i zasady. Według jakich? Noemi, gramy. Teraz ja jadę, teraz ty. Ta gra ma swoje zasady. W życiu chrześcijańskim jest tak, że też żyjemy według jakichś zasad. Te zasady są zapisane w Biblii. Apostoł Paweł mówił o zasadach według ducha. Zapisał to w liście do Galacjan w 6 rozdziale, ale także i w 5. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czynimy, czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I tak jest w naszym życiu, że żyjemy według jakichś zasad. Najczęściej lubimy nasze zasady komuś wytyczać. Lubimy to, aby ten wilk był zapędzony w kozi róg. Dlaczego? Dlatego, że jest wtedy nam podporządkowany. Żyje według nas, nie według ducha. Jako chrześcijanie, drodzy, mamy patrzeć się na siebie według ducha. Mówi o tym już werset. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Porównując się do innych, krytykujemy ich mocno. Nie wypełniamy wtedy tego Bożej woli według ducha. Dlatego myślę, że warto sobie zadać pytanie, według jakich zasad żyjemy.